Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i mógłbym powiedzieć, że w kolejnym odcinku z The Forest, ale nie powiem, bo to nie jest kolejny odcinek z The Forest, ale mógłby być to kolejny odcinek z The Forest, a to wszystko za sprawą tego, iż w ostatnim odcinku miałem ustawioną rozdzielczość Full HD do nagrywania i skończyło mi się miejsce na dysku, tak więc w tym odcinku sobie dokończymy tamten odcinek. Jeśli tego nie rozumiesz, to nie pytaj mnie, bo ja też tego nie rozumiem. A i ogólnie możecie napisać od razu w komentarzu, czy lepsze nagrania są właśnie ten, czy lepsze nagrania są w HD, czy w Full HD, tak? Bo ogólnie ja z tym więcej roboty nie mam, faktem trochę długo mi się to renderuje, no ale jest to wszystko do ogarnięcia, więc jeżeli chcielibyście, aby filmy właśnie były w Full HD, to... O, tu jeszcze jest jedno. To możemy to ogarnąć, także nie ma najmniejszego problemu. No i co więcej, do poprzedniego odcinka wybudowałem tutaj schody, których przedtem nie było, a teraz są. I zacząłem tutaj budować jednak jeszcze kawałek podestu, bo stwierdziłem, że faktycznie jest to trochę za małe. O! I budowałem pułapki na kanibale. I właśnie się tam jeden złapał. Chwila, tu gdzieś jeszcze był jeden, kurde, pachoł z tego, co... To, żebym widział przedtem, ale już go nie ma. Nie wiem dlaczego. Ogólnie mam taki problem w tym foreście, że gubię cały czas drzewa, a dokładnie palę. I nie wiem dlaczego tak się dzieje. Dobra, idziemy zabić tego kanibala, bo za chwilę przyjdą inni kanibale i po prostu go uwolnią. Tego byśmy nie chcieli. Ty, Czesław! Czesław! Co go dosz? A, że ten, że nic, no dobra. Aha, muszę cię pierwsze zdjąć, dobra. Jest offline. Okej. Okay. Dobra, tu sobie go gdzieś rzucimy. Naprawimy sobie pułapkę. Nie, nie, ja chcę to naprawić tylko. Jak to mam naprawić? Ta pułapka coś się, kurde, mi buguje. Dobra. Okej, okay, idziemy ściąć kolejne drzewo. Zobaczymy, jak ten podest nam wyjdzie. Ten odcinek ogólnie za długi nie będzie, tak? On będzie około 20 minut powinien mieć maksymalnie, żeby był takim dokończeniem tamtego. Jak widzicie, chrypa jeszcze mnie trzyma. I nie wiem, jak to długo potrwa, bo jest to naprawdę strasznie wkurzające, tak? Jestem na jakichś takich różnych gripeksikach, tabletkach od kaszlu, nic to nie pomaga za bardzo. No i właśnie, jeżeli macie jakiś sposób na kaszel bądź też na chrypę, to oczywiście dajcie znać. Dobra, jeszcze trzy. Jeszcze trzy, to jest raz, dwa. Dobra, będę musiał jeszcze jedno drzewo obalić. No widzicie, kurde, był tu gdzieś jeden pachał wtedy i jakbym go znalazł, by było wszystko pięknie, elegancko, a że go nie mam, no to kurde, muszę jeszcze jedno drzewo ściąć, no. Dobra, ale to tak się nam przyda, bo będziemy budować jeszcze ściany nośne, bądź też konstrukcję taką naokoło tego, więc na pewno to drzewo wykorzystamy. Ty, żeby stara pułapki nie rozwalił, jak tak jebnie, to ja nie wiem, co będzie. Co jest? Dobra, wydupiaj, bo nie mam czasu. Chodź tu, jak się chcesz pizgać. Gdzie żeś jest? Dobra, w dupie cię mam. Aha, ale musiał... No i widzisz, no i... I teraz tak, ten... I na chuj ci to było, no? Na chuj ci to było. Co, że taki ofensywny jesteś? Już chyba nic więcej nie powiesz, dobra. Cyk. Powiem wam, że jak tutaj się tylko troszkę rozbuduje, to tak tą bazę zapułapkuje, że nie macie pojęcia. No i znów, żebym gdzieś, kurde, zgubił dwa pierdzielone pachowe, albo jeden na pewno.
To jest masakra z tym drzewem. Kurde, czemu tak znika, że to jest. To się nawet w głowie nie mieści. Nie wiem, gdzie to kurwa poleciało, no. Tu to gdzieś leciało przecież. O, leciało i nie ma. Dobra. Srać to. Idziemy zobaczyć, jak tu nasz podes wyszedł, czy on w ogóle się jakoś trzyma kupy i dupy. No, powiedzmy, że nie jest najgorzej. Mamy tutaj drobny problem w podłodze, ale ogólnie da się przeżyć. Dobra. Ogólnie da się przeżyć. Teraz tak, co ja tu chciałem zrobić? Musiałbym to tu całe... Aha, nie da się. A da się to wyrzucić w ogóle? Jakbym sobie to wywalił. O, da się, dobra. Okej. Okej. Dobra, nie będzie to tak jak chciałem, bo chciałem, żeby to było trochę symetryczne, ale kurczę, obawiam się, że to może teraz nie być symetryczne. No ale nic, to jest moja pierwsza chata, więc musicie mi to niestety, ale wybaczyć. Nie, to działa jak chciałem. To było to? Nie, to było to, dobra. Cyk. Ale bez tego tutaj. Dobra, tu żeby tu się dało przejść. Okej, okay. Teraz tak, tu mam sobie jakieś okno pierdzielną. Jedno tutaj z tej strony. O, i tu też możemy sobie jedno walnąć, dobra. Nie wiem, jak to będzie jeszcze z tymi schodami do góry, albo te schody może w tym miejscu zrobimy, jak gdyby. Nie wiem, może tu zrobimy schody po prostu do góry na kolejne piętro, tak chyba to będzie, dobra. Ale to nic, wpierw musimy iść naruchać drzewa. Na razie mamy 7 minut. Byli z dwa razy. Duży przykód nie narobili, więc nie jest najgorzej. Brakło, ja tu kurde nie mam ani mirinki, ani nic, no. Niedobrze. Dobra. Ale to nic, weźmiemy sobie dwa pale. No gdzie tam kurwa poleciałeś, ja pierdzielę, to tak krzywo leci jakoś to drzewo, że ja nie wiem. Dobra, tu się kula. Tu się nawet kula w dobrą stronę. Idziemy na chatę. Teraz tak, ja sobie tu muszę jakieś te... Musiałbym sobie to jakoś ładnie, pięknie zagospodarować, tylko nie wiem kurde jeszcze jak. Dobra, ławeczkę bym sobie tu chciał postawić. Gdzie jest ławka? Where is ławka? Tu jest ławeczka, dobra. A więc tu gdzieś ławeczkę pierdzielną. Nie wiem, czy tutaj w rogu gdzieś, czy... Być i tak. Dobra, tu sam na wejściu usiądę. No, jest ładnie, patrzcie, jest klimacik. On siedzi, dobra. O, nawet koszulę ma, patrzcie, jaką ma koszulę czystą. Dobra, niech się mu tutaj trochę odrodzi, to musimy jeszcze iść do rzeki się napić. I myślę, że... No nie, już lecą, patrz, no, jak leci, patrz. Kurwa, Czesław przyleciał pierdzielony, no. No i co patrzysz? Chodź, coś ci pokażę. Patrz, co mam nowego. Wiesz? Fajne, nie? Też mi się podoba. Taki Happy Meal. I co skamlesz? Co teraz skamlesz? Szmato ty. Tu was będę składował.
Dobra, weź to drzewo. Dobra, mogę z dołu, to jest dobre. No nie wierzę, kurwa, następny przyleciał, no nie. Chodź, chodź. Patrz co mam fajnego, zobacz, zobacz no. A, więcej was jest. Okej, no dobra. Co za szmata. Co za szmata, no. Coś nie chcę na te pułapki się tutaj nadziać mi. Offline. Aha, miałem się iść wody napić do rzeki. Dobra, idziemy się napić tej wody do tej rzeki. Kurde, oni są strasznie upierdliwi. No, łażą tutaj. Co, polecieli się czy co? Chyba polecieli. Weź ta sigierka. Muszę tu ściąć parę drzew. Bo też paręnaście może, nie wiem. Zobaczymy. A, ogólnie możecie napisać w komentarzu ile piętr ta chata ma mieć. 2, 3. Tylko nie piszcie, że 10. O kurwa, no znowu przyleciał, no. Co wy tacy pojebani jesteście, no? Ty, pa, drzewo, żebym znalazł, zobacz, no. Tam jeszcze jedno jest. Chodź tu. A, ominął to, patrz jakim. Taki troszkę sprytniejszy jest ten kanibal. Dobra, w chuju was mam. Gdzie to tu spadło? Tu jest coś. Co, żeś taki kurwa ofensywny, no? Oż ty szmato, ty. Oż ty szmato. Co skamlesz? Co skamlesz? Teraz skamlesz? Gdzie jest twój kolega? Oż ty kurwo, no ja cię znajdę. Dobra. Leć drzewo. Ale pizgło. Dobra. No, kurde. Dobra, jeszcze dwa. W dupę jest ta broń. Kurczę, lepsza jest jednak ta katana, tam powiem. Jaki unik zrobił, ty widziałeś to, pa, jaki unik. Ale mi wykurwił. Ano tu. Pajacu. Co uciekasz? Kurwa, gdzie on jest, no? Ty, ale on jakiś taki kurwa odrzut mają dziwny. Odgłosy, nie wiem, ci co nagrywali ten dubbing musieli być nieźle narąbani, bo to nie jest normalne. Takie bleh, bleh.
Tu jeszcze jest jeden, dobra. No. Co za kurwa downy, no. Chwila, tu gdzieś chyba miałem więcej jeszcze postawione. Dobra. Dobra, obalimy jeszcze jedno drzewo. Aha, tu bym sobie te drzwi jeszcze dobudował, okej. Obalimy sobie jedno drzewo, tutaj sobie dobudujemy te drzwi i chyba ten odcinek niestety na tym zakończymy, bo mamy już 15 minut, a nie chcę, żeby po raz kolejny mi się miejsce skończyło na dysku. Więc tak zrobimy. Tu nam brakuje dwóch, te dwa damy tu albo tam, wszystko jedno, bo i tak nam braknie. I okej, dobra. Cyk, jedno drzewo trzeba obalić. Mam nadzieję, że zdążymy, bo jak przyjdę, to witam do bazy, zapisuję i... bo nic innego nam nie pozostanie. Mogłoby ta broń jakoś szybciej te drzewo rąbać. Kurczę, wydawało mi się, że kiedyś to szybciej szło. No teraz tak niekoniecznie jest już. Działa mi ten shift, czy co? Nie, działa. No. Hello. Dobra, mamy wjazd na chata. Ładnie się otwierają. Drzwi są prawostronne, więc... całkiem dobrze. Gdzie to drzewo poleciało znowu? No kurwa mać. No nie wierzę. Po prostu nie wierzę. W pizdu. Przecież tużem rąbał, nie? Nie, tużem rąbał. No i leciało tak. No i nie ma. Po prostu nie ma. O kurwa. Nie wierzę, matka kanibali jeszcze przyszła. Dobra. Ale ja ochoty nie mam z nią się pizgać w tym odcinku, więc lecimy do bazy, zapiszemy to i widzimy się w kolejnym odcinku. Dokończymy budowę tej chaty, czyli zrobimy sobie całą tą... drzewa tu jest jak widzicie dosyć dużo, mało materiału mamy dosyć dużo, więc na pewno uda nam się to zrobić, tylko że kwestia jest taka, jak oni będą nas często odwiedzać. To jest najgorsze. Dobra, ja zapisuję grę. I dziękuję Wam za uwagę. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. I jeżeli wbijecie, powiedzmy, 75 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z Dyfalesta. Tak więc wszystko w Waszych rękach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej, jas!